Dzisiaj Wam pokażę, jak przy pomocy takiego oto przyrządu wyciągnąć tuleje w zatorze 25. Przyrząd wkładamy od dołu, pod warunkiem, że mamy wyciągnięty już tłok. Silnik wcześniej był przez kilka dni czyszczony chemicznie kwasem, także ładnie nam to powinno wyjść. Spróbujemy. No i tutaj jak się praktycznie nasz leciutko to idzie. Puściło. Teraz zobaczymy, jak to wygląda po czyszczeniu chemicznym. Słuchajcie, jest wyczyszczone moim zdaniem. Super. Wyżarło samo rdze. Wyszła i ładnie się wyczyściła. No widać, że niestety do najlepszych ona już nie należy. Tu jest ułamana, a więc pójdzie do wymiany. Zajrzyjmy teraz do wnętrza silnika, co tam się dzieje. No wyczyściło dosyć ładnie on tym kwasem. Już widzę pewną niepokojącą rzecz. Jest pęknięcie, ale żadnych wycieków nie było. Tutaj jest rysa, jak widać. Nie wiem, czy to będzie miało na coś na wpływ. Rysa chyba nie idzie do samego dołu, tylko do tamtego otworu, a więc teoretycznie nie powinna w niczym nam ta rysa przeszkadzać. Z drugiej strony ok. No tylko tutaj jest właśnie ta niepokojąca rysa. Czopy jeszcze w dobrym stanie. Wygląda na chwilę obecną. Także niedługo kolejne filmy z postępów pracy nad zatorem 25.